Właśnie znajduje się na peronie drugim Gdyni Głównej, natomiast w tamtą stronę jest stary przystanek Gdynia Stocznia SKM, który będzie przebudowany, a kawałek dalej mamy Gdynia Grabówek i Leszczynki. Jak te przystanki kolejowe wyglądają teraz i jak się zmieniają i co się tam jeszcze będzie zmieniało? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Okiem Wznosza. Prawie miesiąc mniej więcej minął od kiedy te ujęcia były nagrywane, więc wybaczcie jeżeli coś jest już trochę nieaktualne, ale dziś opowiem Wam o przystankach kolejowych, lecąc tutaj w tym kierunku, nie wracając się, co tam się dzieje na przebudowanych odcinkach, a właściwie co się też będzie działo. Zaczynając od Gdynia Stocznia, czyli Uniwersytet Morski. Jest to przystanek kolejowy, który ma jeden peron, dwie krawędzie peronowe, nie ma tutaj żadnej kasy, natomiast się zmieni nie do poznania i to de facto już tak całkiem niedługo. Co ważne jeszcze na wstępie, trzeba powiedzieć o tym, że on jest na linii kolejowej numer 250 i tylko i wyłącznie SKM-ki z niego korzystają, jak i również to, że obłożenie w 2022 roku jego było mniej więcej na poziomie 6 a 8 tysięcy pasażerów na dobę, więc całkiem dużo. Pierwotnie powstało w założeniu dla pracowników stoczni, natomiast w 2022 roku została zmieniona nazwa na właśnie Uniwersytet Morski jeszcze z tym dodatkiem. Wcześniej było tylko Gdynia Stocznia, teraz jest Gdynia Stocznia Uniwersytet Morski. W związku z tym, że właśnie sam ten uniwersytet miał stulecie swoje, setnią rocznicę powstania pierwszej uczelni morskiej w Polsce i z jej inicjatywy właśnie to zostało zmienione. Teraz oglądamy kładkę, jak tutaj się prezentuje. No i ta kładka jest tutaj symbolicznym aspektem, jeżeli chodzi o ten przystank kolejowy, jak i również o Gdańsk Stocznia. I te dwa przystanki łączy jedna rzecz. Pomijając kładkę, łączy to, że obydwa będą przebudowane, a konkretnie już się rozpoczęła przebudowa. Najpierw trzeba zaprojektować nowy przystanek kolejowy, a następnie trzeba go wybudować. I w takiej formule zostało to wszystko podpisane w 2023 roku, czyli de facto w poprzednim roku, bo już mamy 2024, na kwotę 13 milionów złotych brutto mniej więcej, przebudowa tego przystanku kolejowego, który teraz widzimy, czyli w Gdyni. Gdynia Stocznia. Projektowanie ma trwać 10 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 14 sierpnia 2023 roku, a następnie przez kolejne 14 miesięcy będzie trwać przebudowa. To będzie wiązać się z wyłączeniem torowym samego przystanku, jak i również samych torów na tym przystanku kolejowym na tygodnie, weekendy bądź w godzinach wieczornych, więc trochę się tutaj będzie działo. Tu możecie zobaczyć, jak blisko jest faktycznie ten przystanek kolejowy, jeżeli chodzi o samą stocznię. No i co ważne, przebudowa ma się zakończyć w 2025 roku. Z ważnych aspektów to jest to, co się faktycznie zmieni. Zmieni się wszystko, pomijając kładkę. Kładka pozostanie, natomiast schody na kładkę będą wyremontowane, zmienione całkowicie od nowa, jak i również powstaną windy, żeby dało się tam dostać lepiej, a same perony będą całkowicie przebudowane, jak i również pojawią się nowe ławki, śmietniki, podupniki, te do których możemy się opierać, no i na całej długości peronu powstaną dwie wiaty po jednej stronie kładki i po drugiej stronie kładki. Tymczasem dolecieliśmy już do kolejnego przystanku kolejowego, czyli Gdynia Grabówek, który już został prawie całkowicie przebudowany, a przynajmniej jak jeszcze nagrywałem to na początku grudnia 2023, to jeszcze tutaj prace były realizowane, zwłaszcza po tej stronie, którą teraz widzimy, czyli po stronie wschodniej. Także to już się prezentuje właśnie w tym miejscu, no i co ja mogę powiedzieć, tu też jest parę aspektów ciekawych. Zaczynając od wstępu, co tu się faktycznie dzieje i jak on wygląda. No tak, po pierwsze powstał on w latach 70., kiedy tutaj pojawiło się te duże osiedla w okolicy. Znajduje się oczywiście na tej samej linii kolejowej, tylko dla SKM 250. Jest jeden peron, dwie krawędzie peronowe. Dalej idąc, to w 2022 roku było pomiędzy 2 a 3 tysiące pasażerów mniej więcej na dobę. Jest jedno wejście z przejścia podziemnego za pomocą pochylni. No i co ważne, to rozpoczęła się jego przebudowa w 2022 roku. No i jak widzicie, jest już oddane do użytku. Przebudowa się jego nie zakończyła jeszcze i nie powiem wam, kiedy się zakończy, bo nie wiem, nie znalazłem nic z tych informacji. Jest już on opóźniony, bo miało się to wszystko na początku 2023 roku i cały czas prace trwają. Jak widzicie, cały peron wygląda zupełnie inaczej. Nie ma pierwszego budynku, który się znajdował na peronie. Sam peron jest mniej więcej podobnie zlokalizowany. Jest to chyba bardziej przesunięty w kierunku Gdyni Głównej. Natomiast co ważne, to jest to, że na całej długości teraz jest nowe zadaszenie. I nowe zadaszenie faktycznie chroni przed deszczem i wiatrem, a wiatrem jeszcze bardziej
chronią wiatrołapy, które zostały zlokalizowane. Nie ma tutaj windy z peronu, jest tylko jedna długa pochylnia, która aktualnie służy jako jedyne wejście na peron. Na drugim krańcu z kolei też się znajduje przejście podziemne, ale ono jest jeszcze zamknięte i nie powiem wam, kiedy będzie ono do użytku, bo nie widziałem faktycznie jeszcze z tamtej strony żadnych schodów, które by mogły umożliwiać wyjście z tamtej strony, ale tam z tego co widziałem nie będzie żadnej windy, tylko łącznie będą schody, więc trochę na minus. Z kolei tutaj jak zejdziemy na dół, możemy zobaczyć, że są dwa wyjścia, na prawo i na lewo. Na prawo możemy wyjść do układu ulic i ta część wygląda nieciekawie, tak? W sensie to zostało przebudowane wszystko, a tam jak sobie zetkniemy na windę, no to winda wygląda kiepsko. Za chwilę zobaczycie, proszę bardzo, na prawo patrzymy i tu oto i proszę bardzo, winda. Winda oczywiście nie działa, jest trochę zawalona śmieciami. Schody oczywiście całkowicie oblodzone, natomiast no, wygląda tak, jak wygląda, tak? Od tej strony trochę to gorzej się prezentuje, z drugiej strony jeszcze prace trwały i wyjście było za pomocą pochylni, to oczywiście też wam zaraz pokażę. Natomiast faktycznie prace tutaj jeszcze trwają, tak? Znając życie, pewnie zakończą się prace w pierwszym kwartale 2024 roku. Wszystkie już, bo jeżeli jakieś jeszcze są realizowane, no bo tak mniej więcej roczne później to mniej więcej by się wszystko łączyło. Tutaj oczywiście kasowniki się znajdują, więc można skasować bilet. Tutaj schody powstają jeszcze, no i wyjście za pomocą takiej pochylni. No pochylnia, jak widzicie, jest całkiem wąska. Ja bym ją porównał do tej pochylni, która powstaje aktualnie w Warszawie na przystanku tramwajowym Reduta Wolska. Tutaj się rozszerza i faktycznie jest miejsce do mijania, natomiast no wąskie jest, tak? Wąskie, wąskie. Natomiast tutaj obok mamy inną ciekawostkę, czyli trolejbusy. Chcieliście, miałbym coś zrobił o trolejbusach, jak będę już w Gdyni, więc również, proszę bardzo, jakiś film zrobiłem. Tak w międzyczasie, mówiąc o tych nowych przystankach kolejowych, opowiem wam, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, to jest przedsiębiorstwo komunikacji trolejbusowej, które zostało oddane do użytku już ładny czas temu. Bo dokładnie 18 września 1943 roku na ulicę miasta wyjechał pierwszy trolejbus, wykonując kurs pod Urzędu Miasta do dworca kolejowego Gdynia-Chylonia. No i następnie przez kolejne lata to się wszystko rozwijało. Natomiast ważnym aspektem jest to, jaka jest długość aktualnie sieci. To jest 96 km, łącznie jest 18 linii, 90 pojazdów. No i czemu powstały trolejbusy w Gdyni? Bo brakowało paliwa. I okupant, czyli Niemcy aktualnie wtedy podczas II wojny światowej wprowadził komunikację trolejbusową. I wtedy właśnie pojechał pierwsza linia trolejbusowa w tym mieście. Podczas szturmu wojsk radzieckich z kolei na Gdynie w 1935 roku trolejbusy były wykorzystywane jako barykany, a po wojnie wróciły dopiero 19 marca 1936 roku. Wtedy została dana do użytku pierwsza linia. Pod koniec 1953 roku jeździło już 5 linii trolejbusowych, pod koniec lat 60. w związku z tym, że paliwo było tańsze, był proces likwidacji i tramwajów, i linii trolejbusowych na rzecz autobusów. No i wtedy faktycznie się zmniejszyła liczba trolejbusów. Wtedy na koniec 1974 roku były tylko 4 linie trolejbusowe, gdzie w 1970 roku było ich 10, więc całkiem nieciekawie. Natomiast z innych ciekawostek jest jeszcze to, że w 1970 roku MGK posiada dało 99 trolejbusów. W tym roku przewieziono trolejbusami 35 milionów pasażerów, a de facto prawie 36 milionów. Więc takie ciekawostki. Trolejbusy to bardzo ciekawy system. Są tylko i wyłącznie 3 takie systemy, które działają w Polsce i w miarę możliwości, jak będę zwiedzać te miasta w ramach Okiem Wiznosza, będę wam jeszcze mówić o tym środku transportu więcej. W Warszawie też kiedyś istniałem. Tymczasem dolecieliśmy już do Gdynia-Leszczynki. Przystanek kolejowy, który został de facto oddany do użytku chwilę przede mną, zanim ja tam się pojawiłem w Gdyni. I nie wiedziałem o tym wtedy, ale wyglądał całkiem ładnie, pięknie, nowocześnie i oczywiście też zrobiłem o nim pełen materiał. I teraz wam pokazuję, jak on się prezentuje. Ten przystanek kolejowy został całkowicie oddany do użytku już jakiś czas temu, bo na koniec listopada 2023 roku. Ja się pojawiłem na początku grudnia. No i mogłem zobaczyć to, co teraz widzicie. Wszystko ładnie obśnieżone, cała wiata, a właściwie całe nowe zadaszenie na długości całego peronu, i to jest dosłownie całego peronu, się znajduje. Są tylko małe fragmenty, gdzie mogłem na spokojnie wystartować. To wejście jest tylko i wyłącznie oczywiście z jednej strony, z środka peronu, za pomocą przejścia podziemnego. No i tutaj, w przeciwieństwie tego poprzedniego przystanku kolejowego, tu już są windy z peronu, są oczywiście nowe ławki, są opisy wszystkie. Informacje pasażerskie, są też wyświetlacze, zarówno na tym, jak i na poprzednim przystanku kolejowym, czy też
na Gdyni Głównej. Możemy zobaczyć nowe wyświetlacze, które tutaj działają i ładnie nas informują, za ile przyjedzie najbliższy pociąg i jaki będzie on mieć kierunek. No i są też te wiatrołapy, które widzicie właśnie w tym miejscu na wprost. To jest ten jeden z wiatrołapów. Zazwyczaj dwa powstawały na tych dwóch nowych przystankach kolejowych, które zostały przebudowane. Taka informacja pasażerska, dosyć ładna, z informacją, gdzie się znajdują kolejne przystanki kolejowe i jak się one nazywają. No i co jeszcze tutaj mogę Wam powiedzieć ciekawostek, to jest to, że ten przystanek kolejowy został pierwotnie oddany do użytku 3 czerwca 1973 roku i został podobnie wybudowany jak poprzedni w ramach rozbudowy osiedla, właściwie budowy osiedla w okolicy. Ma jeden peron, dwie krawędzie peronowe, jest tylko dla SKM-ek. W 2022 roku obsługiwał od 4 do 5 tysięcy pasażerów na dobę. Wyjście jest jedno, rozpoczęcie przebudowy było w 2022 roku i jedno wyjście jest na bocznicę PKP, więc całkiem ciekawie się prezentuje, jak widzicie. No tam oczywiście dalej przejścia nie ma, jak widzieliście, była tabliczka oczywiście, żeby nie wchodzić, nie przechodzić tam dalej. No i tak to się tutaj prezentuje, jak właśnie widzicie od tej strony. Proszę bardzo. No i tutaj mamy oczywiście już wszystko poustawione na dole, czyli mamy i biletomaty, i kasowniki, i nowe schody, i windy. A, ważne, od tej strony kolejowej nie ma windy, jest tam pochylnie. To może jeszcze być taki ważny aspekt. No i na koniec lecimy do ostatniego przystanku, a właściwie stacji kolejowej, która nie była już przebudowana w ramach tej inwestycji. Jest to oczywiście Gdynia Chylonia. Jest to ważna stacja kolejowa, bo została oddana do użytku w 1870 roku i łączą się tutaj cztery linie kolejowe: 202, 250, 723 i 964. Są trzy perony. Łącznie jest 5 krawędzi peronowych, dwie krawędzie peronowe są dla SKM-ki i w 2022 roku 7700 pasażerów średnio korzystało z tego przystanku kolejowego na dobę. Mam nadzieję, że oglądacie ten film w lepszych warunkach niż ja teraz tutaj stoję na molo w Gdyni, a za mną znajduje się Morze Bałtyckie i trochę wieje. Słońce zaszło, się zrobiło trochę nieprzyjemnie. Ja zaraz zmykam na pociąg i pytanie, gdzie pojadę w ramach kolejnego Okiem Awizonosza. Do którego miasta? Piszcie w komentarzach swoje propozycje miast. Miasto, które będzie miało najwięcej komentarzy pod filmem z Gdyni, będzie wzięte pod uwagę do ankiety. Ankiety, w której Wy będziecie głosować po opublikowaniu ostatniego filmu z Gdyni. I wtedy w styczniu bądź lutym pojadę do tego miasta. Gdzie to będzie? Tego nie wiem, ale Wy macie na to wpływ i zobaczymy, co wybierzecie. Ostatnio szybko pojawiła się Gdynia w ramach właśnie o propozycji z ankiety i wygrała tą ankietę. Gdzie pojedziemy w kolejnym miesiącu, to zależy od Was. Tymczasem ja uciekam, bo tu trochę wieje. No i dokładnie tak jak mówiłem właśnie prosto z molo, piszcie w komentarzach, gdzie chcielibyście, żebym pojechał w ramach kolejnego Okiem Awizonosza, najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu na koniec. I kończąc dzisiejszy film, powiem Wam jeszcze parę ciekawostek historycznych, jeżeli chodzi o daty. 22 lipca 1953 roku zostało oddane do użytku pierwszy odcinek SKM od Gdańska do Gdyni Głównej, prawie całkowicie dwutorowy. Natomiast cały ten odcinek dwutorowy był dopiero od 1 maja 1954 roku. Następnie 15 stycznia 1956 roku do Gdyni Chylonia dojechały pociągi po dwóch torach, a 31 grudnia 1957 roku do Wejherowa. Oczywiście parę linii kolejowych w międzyczasie zostało zlikwidowanych, na przykład do portu w Gdańsku. Są to oczywiście smutne aspekty, ale tak to niestety wygląda przy rozwoju, że w pewnym momencie ten rozwój jest cofany. Szkoda, natomiast w tym momencie możecie zobaczyć bazę utrzymania PKP, która całkiem ładnie się prezentuje. Trochę tych obrotnic tutaj jest, dokładnie dwie, no i możemy też zobaczyć, jak wyglądają te wszystkie ciuchcie, że tak to powiem, które tutaj stoją. No przed nami w Gdyni jeszcze jedna ta duża inwestycja. Chodzi oczywiście o port, to co teraz widzicie. To będzie całkowicie się teraz zmieniało w najbliższym czasie. No i zobaczymy, jak to się całkowicie zmieni na lepsze. Tymczasem, jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w przygód i ten dziwny dzwonek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale z Gdyni. Jeszcze powinien się pojawić jeden film o obwodnicy i wtedy już będzie głosowanie na karcie społeczności. Tymczasem zachęcam Was do zostania patronami, bo dzięki Wam mogę te wszystkie filmy realizować i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Raz jeszcze Was przepraszam, że tak długo czekaliście na te filmy z Gdyni, pomimo tego, że czekały już na moim komputerze dosyć długo na zmontowanie. Cześć!